Cześć, z tej strony Marcin. Siódme zadanie z książki Teraz matura z poziomu rozszerzonego zestawu pierwszego. Znaczy z arkusza pierwszego. Zadanie siódme jest ściągiem geometrycznym i to jeszcze nieskończonym. Dobra, pozwólcie, że ja oczywiście będziemy musieli wyliczyć jakąś tam sumę wszystkich wyrazów tego ciągu. Jakieś tam zakodowanie. Po pierwsze, ja sobie ten ciąg AN napiszę troszkę inaczej. Że to jest pierwiastek z trzech w nawiasie 1 przez pierwiastek z 3 plus 2 do potęgi n. Dlaczego ja tak zrobiłem? Bo to, co jest do potęgi n, to jest moje q. Ok? No. Oczywiście wliczymy sobie jeszcze a1, czyli to jest pierwiastek z 3 przez, no to do pierwszej to zostaje po prostu pierwiastek z 3 plus 2. Dlaczego to robię? Ponieważ sn, a nawet nie SN, tylko suma po prostu, bo oczywiście N dąży do nieskończoności, bo jest to ciąg nieskończony, to jest A1 przez 1 minus Q. To sobie podstawiam. Zamiast A1 wstawiam to. Jedynkę przepisuję i tu jest minus Q, czyli będzie minus to. Równa się. Przepiszę. Przez. A tu zrobimy taki myk. Jedynka to jest pierwiastek z 3 plus 2 przez pierwiastek z 3 plus 2. A skąd mi się to wzięło? Ano, wzięło mi się to stąd, że tu był pierwiastek z 3 plus 2 przez pierwiastek z 3 plus 2. Czyli pierwiastek z 3 plus 2 minus 1 to jest pierwiastek z 3 plus 1, a mianownik bez zmian. Ok? Czyli ta moja suma jest równa. To sobie przepiszę. Razy odwrotność mianownika, tak? Czyli mamy pierwiastek z 3 plus 2 przez pierwiastek z 3 plus 1. To nam się elegancko skraca i nam zostanie pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3 plus 1, co w przybliżeniu to jest 1,71 przez 2,71. No i trzeba by to podzielić i będzie po zadaniu. (Śmiech) 171 podzielić przez 271. 0,603, czyli rozwiązaniem jest 630. Można by tu się zastanowić za troszkę dokładniejszym, bo później ja mam 0,63099. Tak? Więc ten pierwiastek z trzech można by trochę dokładniej, no ale ogólnie to tak tyle to będzie. No. Dobra. No i już po zadaniu. Macie jakieś pytania? Śmiało piszcie o tym w komentarzach. I ja póki co zmykam do kolejnego zadania. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.